Dzień dobry, witam Tom Taos i zapraszam na Let's Level Plants vs. Zombies 2. Tak więc odcinek zacząłbym od szybkiej walki darmowej na Battles. No właśnie. Zobaczmy, jakie walki nas tutaj czekały. Tutaj był ten biegnący, przypominam sobie. To była niezbyt łatwa misja. Ciebie bym chciał. Te lodowe są silne. Wszystko inne jest nieco mniej silne, ale ty się przydasz do zatrzymania przeciwnika. Ewentualnie bomba się opłaci. I coś, co mi daje szybko słoneczka, jak na przykład te grzybki. W porządku. Wystarczy na niecałe dwie linie. Zaczynajmy. I jeszcze jedną. Jeszcze jedną taką katapultę będę potrzebował do góry. Najlepiej jak najszybciej. Na razie spowalniająca, niech tam pójdzie. Jakieś zamrożenie. Troszkę. I jest kolejna katapulta. Tego pana bym zamroził i ktoś mi tutaj rozwala moje grzybki. Da się w ten sposób kogoś tam pozbyć może? Ciebie tam bym zamroził. Może jeszcze jedną taką tutaj bym wrzucił. Tak dla pewności. Do góry robi się ciasno. Kogoś musiałbym zamrozić tam. Lub wysadzić. Lub jedno i drugie. Troszkę więcej siły ognia tu potrzebuję. Straciłem już tą katapultę. Ciebie zdecydowanie chcę zamrozić. Jeszcze jedna katapulta tutaj.
Jeden ładny wybuch, żeby troszkę posprzątać. Ciebie bym zamroził tak dla pewności jeszcze tam. Dosyć powolna runda to była. Ale tym razem uzbierałem nieco więcej punktów. 20 tysięcy do moich 128. W porządku. Tutaj już jestem zadowolony. Poszło znacznie lepiej niż ostatnio. 1500 zł jeszcze dodatkowo. I pomyśleć, że ostatnim razem brakowało mi złota, żeby po prostu ulepszyć. A więc tutaj na razie nic więcej nie zrobię. Co się dzieje w ogródku? Was mam jako bonus. Do rozważenia. A teraz bym wrócił do naszej głównej wyprawy. A przede wszystkim mam 3 głowy do zdobycia. Więc oczywiście chciałbym głowy faraona. Tak trochę spowalnia. Was bym wziął. Ewentualnie ciebie i piorunka jakiegoś. Zacznijmy od takiej formacji. I zostanie mi 100. Niech będzie. To może być dosyć ciekawe. I poleciało trochę srebra. Jeszcze więcej srebra. Ta formacja też jest dosyć dominująca. Odrobina srebra jeszcze.
Mam dzisiaj takie wrażenie, że gra troszkę spowalnia. Z reguły to szło chyba troszkę szybciej. Przede wszystkim mam już repeaterów na czwartym poziomie. Będę mógł spróbować tą misję specjalną ukończyć. Aby ta dodatkowa siła ognia wystarczyła w tym wypadku. Jeszcze więcej pieniążków. I to już chyba końcówka. Przyspieszę to nieco. Doskonale. W tym momencie mam pierwszą głowę faraona. Jakąś misję ukończyłem w międzyczasie, nieświadomie. Troszkę punktów dla ciebie. Bliźniaki, słoneczniki. I zostały mi jeszcze dwie do zdobycia. Przy okazji skupiłbym się teraz na repeaterze. Po ostatnim update'cie, czyli wzmocnieniu jego, powinien sobie teraz doskonale poradzić z tą planszą. Już przedtem był dosyć dominujący. Ale teraz powinno pójść jeszcze lepiej. I dwa piorunki mi się zmieszczą. W takim razie niech będą. Są bardziej szybko szczelne. Tak, myślę, że to będzie wystarczająco, żeby przejść tą misję specjalną. I nadchodzi ostatnia fala. Więc możemy to troszkę przyspieszyć.
Myślę, że zdecydowanie widać różnicę. I do czego dostanę jeszcze bonus? 100 złota. Wybuchowa mina. Mimo, że ma już czwarty poziom. Orzech. Też ma już czwarty. Zrobiłbym sobie teraz takie porównanie względem innego szczelcy. Gdzie on jest? Tutaj jesteś. O ciebie mi właśnie chodziło. Tak, o mniej kosztuje, ale nie muszę oczywiście całe złoto wykorzystać. Myślę, że Repeater tą swoją szybkoszczelnością sporo zdziałał. Ogólnie jeszcze dwa piorunki wejdą, więc niech będzie tak. Może nawet przez piorunki będzie to jeszcze szybciej działało. Mają dosyć przyjemną siłę ognia. Chyba ta większa ilość piorunków robi swoje. Zobaczymy, jak się sprawdzą właśnie szypanie z wiadrem. To są dosyć dominujące razem z piorunkami. Mogły na początku dać tylko dwa piorunki, może wtedy byłoby widać różnicę siły. A teraz po prostu mają większą obszarową siłę ognia. O, trochę pieniędzy poleciało. To już końcówka. Doskonale. Zdobywają kolejne punkty. Tak więc trzy głowy już mam. A teraz bym się skusił właśnie na tą misję. Thank you.
Przede wszystkim repeaterzy. No i ogólnie tych innych nie będę stosował raczej. Tych na ziemię też nie. Zobaczmy, na ile mi starczy obecnie słoneczek. Na pewno dwie linie muszą być. Jeszcze 500 zostało. Dorzuciłbym was. I oby to wystarczyło. Trzy duże fale tędy pójdą. Oni dosyć nieprzyjemnie gryzą. Wystarczy siła ognia, czy wystarczyło? W tym wypadku wystarczyło. Jak tutaj wygląda? Nie. Za bardzo się pośpieszyłem, jednak padnął w ostatniej chwili, czyli mam tak na styk wystarczająco siły ognia. Nie zdążyłem! Tak to nie było planowane. Ale jeśli bym ich zatrzymał czasowo, jest to do zrobienia. Jest to jak najbardziej do zrobienia z tą siłą ognia. Ewentualnie zwiększyłbym tą siłę ognia w ten sposób. Albo po prostu w piorunki zainwestuję. Żeby piorunki powaliły tych dziadków z pochodnią. Pięćset to będą cztery piorunki. Chociaż nie, to zadziałało bardzo dobrze. Tylko będę musiał uważać na ten jeden moment, gdy tych dwóch dziadków z pochodnią za blisko mi podejdzie. Ładnie, zaraz oberwał masłem. Jeszcze raz mógłby oderwać. Nie, muszę sobie niestety dopomóc. Za blisko mi podszedli. Thank you.
troszkę pieniążków tam poleciało. Tutaj jesteś mi za blisko. Nie tylko był za blisko. I jeszcze mi sparzył tego jednego. Tutaj na dole będę mieć za mało siły ognia. Wyszedł tutaj taki podwójny pan. Czyli ogłuszenie ich nie wystarczy. Spróbuję tych dziadków się pozbyć właśnie piorunkami. To też powinno odpowiednio dobrze zadziałać. Nie rozumiem, restart. Spróbuję samą siłą ognia. Nie, najpierw piorunki. Sprawdźmy, jak to zadziała. Ładnie wszystkie cztery na początku skupiły na nim ogień. Czy to wystarczy? Straciłem jednego piorunka już. Już muszę bronić drugiego. I go nawet straciłem. Nie, piorunki mają za mało siły ognia. W porządku. Tak więc postawmy na samą siłę ognia. To powinno ogólnie wystarczyć na niego, zanim podejdzie do mnie. Ale zobaczymy. Nie, jeszcze odrobinę za mało siły ognia. Czy minimalnie za mało siły ognia? W porządku, tak nie damy rady.
Ewentualnie spróbowałbym jeszcze tą tańszą roślinką. Czekaj, repeater. Tutaj jesteś. Albo jeszcze miałbym inny pomysł, ale na razie zrobimy w ten sposób. Wystarczy na trzy linie. A to oznacza znacznie większą siłę ognia. Tyle, że oni mają niższy poziom, dopiero drugi. Czy to wystarczy? Wygląda na to, żeby wystarczyło. Jednak mimo wszystko są słabsi. Nie, nie wystarczy. Tak się zastanawiam, jaką roślinkę miałbym jeszcze, która miałaby możliwość zwiększyć obrażenia. Brakuje mi naprawdę minimalnie więcej obrażeń. Cóż mógłbym tutaj jeszcze dodać? Wy mi zapewnicie tylko jeden cios od zombiaka więcej i zaraz pójdzie dalej. Ty jesteś ciekawą myślą, a nawet bardzo ciekawą myślą. Pomyślałbym o takiej kombinacji. Ty, bo jesteś tańszy. Ty, bo jesteś silniejszy. I ty, bo robisz przebijające obrażenia. Dobrze to obliczyłem? Idealnie. Jedynie co się musi zdarzyć, on musi padnąć zanim uderzy mojego grzybka. I to się nie stało.
Cóż jeszcze mógłbym dać? Zostanie mi 100 na jedną roślinkę. Wątpię, czy wystarczająco bananów będę mieć, żeby ich zbombardować. Jedną linię was dać. I spowolnienie. Oni pokonają tych palących się. Warto byłoby spróbować, ale stracę znowu siłę ognia przez nich. Dlatego będę musiał zastosować... A was zastosuję do spowolnienia. Pewnie jest to błędne, że planuję bez repeaterów, bo mam świadomość, że ci pozostali mają po prostu mniejsze możliwości zadawania obrażeń. Jest spowolnienie i jest pan archeolog. Tak to mogłoby nawet zadziałać. Nie, tutaj się już spóźniłem, za mało siły ognia na środku. Ale możliwe, że to tylko kwestia szczęścia. Jeszcze jeden będę potrzebował. Na ostatnią falę. Ale widzę, że już będę potrzebował. Nie, nie wygląda dobrze. Nie, nie wytrzymają tego. Dwie linie repeaterów i zostaje mi 100. Coś silnego strzelającego. Albo ciebie bym postawił, ale ty możesz tylko 3 razy ich odbić. Kosztujesz 150. Ty masz krótki dystans bez tego wspomagania. Poza tobą nie mogę już nic
zbytnio więcej spróbować. Chyba, że was bym ustawił. To też by była myśl. Będę mieć z wami... Może spowolnienie? Ale 500 znowu będzie mnie kosztować siłę ognia Repeatera. Po prostu zobaczyłbym, ilu was będę mieć. Jak będą trzy linie tylko, to będzie tego za mało. Tak, ale teraz mają ci tylko tyle siły ognia co Repeater. Nie. To jest za mało. Piorunki też było za mało. Z wami nawet było za mało. Chwila, moment. Jest tutaj pewien pan, o którym praktycznie zapomniałem. W ten sposób. Dlaczego ja o tobie zapomniałem? Ruszajmy dalej. I tak jest. I powiedziałbym, że to jest zwycięstwo. Sadzonki. To wygląda nawet bardzo dobrze już. No niestety nie zdążyłem tam do góry. Ja się obawiałam, że spali mi jedną roślinkę, ale zbliżam się do ostatniej fali.
Nie. Przebił się. Przebił się, a na ostatniej fali nie wystarczy mi jeden. Ale to jest już to. To jest rozwiązanie. I lecimy. Powoliłbym was nieco. Jeszcze jedno takie spowolnienie mam. Nie chciałem go stracić tam na dole. Zjadł mi kukurydzę. Będę musiał sobie dopomóc. A chciałbym sobie poradzić z tą misją. Mam nadzieję, że to teraz wystarczy. To jest ostatnia fala. No chyba dacie mu rady. Panowie. Niepotrzebnie zakupiłem, ale udało się. Musiałem troszkę doładować siły, ale przyszedłem dalej. O, jest nagroda. Wróciłbym do mapy na razie. Tak więc kolejna specjalna misja została tu zaliczona. Ja zbiorę swoją nagrodę. Cóż ty mi dasz?
Jeszcze cukierki dostałem. Jakieś dodatkowe eventy tu są. Ale wpierw wróciłbym tu do mapy. I chciałem fabularnie pójść do przodu. Ten jeden poziom. Cóż mamy tutaj? Zdecydowanie chcę ciebie, Repeater. Ciebie. Guardiana, ty się dobrze spisałeś. Wyjątkowo dobrze. I chciałbym mieć te dwa grzybki w drużynie. Co ty jeszcze raz robiłeś? W porządku, nie dowiemy się. Z wami będzie problem. Nie mam tych zamrażających. Nie pamiętam, co ty robisz. Zamieniałeś w bombę. Tak. To dosyć ciekawe. Potrzebował jeszcze jednego repeatera. Niestety jeden taki pan z gazetą się przebił. O, proszę. Jeszcze niespodziewanie się uratowałem. Tak, to jest zdecydowanie wygrane. Było
było znacznie przyjemniejsze niż ta makabryczna poprzednia misja. I w tym momencie dotarliśmy do pierwszego bossa w tym świecie wymiarze, a ja skusiłbym się jeszcze na ten szybki event czasowy. To nie wygląda na proste. Jakoś udało mi się ocalić go. Ciekawa misja. Brakuje mi jeszcze kogoś walczącego tutaj. To było bardzo przyjemne. Tysiąc złota, troszkę bonusu. Kolejny quest został ukończony. Bonus do diamentów. I na obecną chwilę podziękowałbym wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Tuan Taos, over and out.